wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Tygodnik Wileńszczyzny. Od ponad 20 lat najbardziej poczytana i znana polska gazeta na Litwie. Tygodnik Wileńszczyzny. W obronie wartości duchowych i rodzinnych. O tradycjach i polskiej kulturze. O problemach zachowania polskiego szkolnictwa i mowy ojczystej. O głównych wydarzeniach z życia społeczności polskiej ziemi wileńskiej. Wywiady, komentarze, porady i inne treści na 32 stronach w kolorze. Z dodatkiem patriotycznym Rota. Tygodnik Wileńszczyzny. Gazeta dla każdej polskiej rodziny. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. O niezwykłej placówce działającej w Mejszegole porozmawiamy dzisiaj z panią Józefą Markiewicz, kierownik Muzeum Księdza Józefa Obrymskiego w Mejszegole. Dzień dobry pani. Dzień dobry. 19 marca w Dniu Świętego Józefa w muzeum odbyły się po raz kolejny Józefinki. Co to za uroczystość? Jak wyglądała w tym roku? Już od 4 lat, 19 marca, w Dniu Świętego Józefa, mamy Dzień Otwartych Drzwi i te spotkania mają tą nazwę Józefinki, ponieważ dzieje się to w Dniu Świętego Józefa. Celem naszych spotkań było i jest, żeby w jakiś sposób przybliżyć atmosferę tego domku, jaka miała miejsce za życia księdza prelata. Bo od wielu lat, 19 marca, do tego domku, który ksiądz prelat nazwał kiedyś palacykiem, przewrotnie zresztą, zjeżdżało się mnóstwo ludzi, najwyższe osobistości państwa polskiego, litewskiego, przeszły przez progi tego domku, hierarchowie kościoła, byli tam nuncjusze apostolscy. I chcieliśmy, żeby w tym dniu też ta atmosfera tamtych lat też w jakiś sposób miała miejsce. Ksiądz prelat słynął z niezwykłej otwartości, gościnności i w tym dniu pachniały też właśnie wypieki, bo był stół zawsze zastawiony, goście częstowali się. My też w tym dniu mamy pączki zresztą, które smażę sama i chrusty i można przy filiżance kawy, herbaty porozmawiać i powspominać chwile, jakie miały miejsce za życia księdza. Też celem naszym jest, aby realizować w jakiś sposób przesłanie, jakie ksiądz zostawił. A przesłanie księdza to jest, znajdujemy to jego przesłanie w jego zapiskach, w takich przemyśleniach, które wynalazłyśmy i to też drukujemy. No, nawet już teraz mamy wydane taką książeczkę pod tytułem Drogowskazy, w których ksiądz mówi, tym takim podstawowym przesłaniem jest życie z Bogiem. I tak też co roku to trochę ma jakąś takie ukierunkowanie, bo jest w przeszłym roku, ponieważ był rok miłosierdzia, a ksiądz prelat znał błogosławionego Michała Sopoćkę, był jego uczniem, to w tym dniu miała miejsce prezentacja książki księdza Mariusza Marszalka pod tytułem Kaplan według serca Bożego i też tak różne wspomnienia i też potem takie no, rozmowy przy kawie, herbacie i przy pączkach. Proszę nakreślić obraz muzeum dla osób, które nie były w Mejszegole w palacyku, a które by może chciały zwiedzić. Jak to wygląda, ten palacyk w środku, na zewnątrz? No, to muzeum mieści się w domku, jeszcze XIX-wiecznym, a była to służbówka. Był to domek dla służby w tym czasie, kiedy ksiądz prelat przyjechał do Mejszegoły w 1950 roku, bo plebania była odebrana kościołowi i tam był dom kultury, natomiast ksiądz prelat zamieszkał razem ze służbą w tym domku. I część tego domku, jak wchodzi się to po prawej stronie, była to rezydencja księdza, a z lewej strony mieszkali gosposie, kucharka i też inne osoby, które dożywali, siostry zakonne też tam dożywali. I wszystko wewnątrz zostało zachowane tak, jak było za życia księdza, tylko że odnowione, odmalowane. Natomiast na zewnątrz, ponieważ to już tak, już te belki przy ziemi wygnili, to podbudowane, tam zostało podmurowane, ta podmurówka poprawiona i zmieniony dach.
przez to, że nic wewnątrz nie zostało zmienione, to jest ta atmosfera. I wczoraj przeglądałam wpisy ludzi i właśnie, że wiele, wiele z tych, którzy zwiedzają muzeum, wpisują tam takie słowa, że czuje się tutaj duch tej niezwykłej osoby, jaką był ksiądz prałat. Czyli jest łóżko, jest wszystko klęcznik. Jest, wszystko. I łóżko, i klęcznik, i umywalka, bo nigdy wygód nie miał i korzystał z takiej zwykłej. Tak, i też obrazy, czy jakieś tam pamiątki, które otrzymywał, wszystko też tam znajduje się tak, jak to było też. Częściowo tam się zmieniało, no ale zostawili tak jak przy opisaniu tych rzeczy przed tym, kiedy szykowano ten domek do renowacji, to zdjęcia były porobione i potem wszystko tak powiesiliśmy na te miejsca, ustawiliśmy na te miejsca, skąd było wzięte. A przy pałacyku stoi? A przy pałacyku stoi pomnik, który upamiętnia tą osobę księdza prałata, a który jest ustawiony ze środków ludzi dobrej woli, którzy kupowali cegielki i w większej części koszta tego pomnika zostały pokryte z tych właśnie cegielek, z tych pieniążków, a cegielki realizowane były tak tutaj na Litwie, jak i w Polsce. Szczególnie w Wysokim Mazowieckim, w Krotoszynie, bo to są miasta, które współpracują z gminą myszagolską i którzy księdza poznali. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, kiedyś tam poznali księdza i tutaj odwiedzali i teraz przyczynili się też do tego, żeby upamiętnić osobę księdza prałata. Panie kierownik, tak. Dlaczego warto odwiedzić pałacyk w Myszogole i jaką działalność prowadzi muzeum na co dzień? Pałacyk to dobrze by było, żeby każdy, kto potrzebuje jakiegoś takiego wytchnienia, spokoju, żeby tam przyjechał i tam to znajdzie, dlatego że też to ja tak sobie nie wymyślam, bo jak tam jestem na co dzień, to i jak sobie przypominam, bo poznałam księdza prałata w 1978 roku pierwszy raz i z tamtych czasów jakby tak no, zostałam, bo jako studentka poznałam księdza prałata i tam bywałam bardzo często i ta atmosfera i tam chciało się przychodzić. I też tak samo, ponieważ ten duch księdza prałata jest, ja czasami nawet nie odczuwam, że księdza fizycznie nie ma, dlatego że tam jego duch jest. I też z wpisów ludzi też znajdujemy, że tam właśnie jest taka ostoja pokoju, ciszy. No i z tego względu, w tym takim zabieganym, zahasanym świecie, obecnym tym zahasanym świecie, to tam warto przyjechać, żeby właśnie tego spokoju troszkę sobie zaczerpnąć. Wyciszenia się. Wyciszenia. A na zewnątrz też jest tak, pomnik księdza prałata stoi jakby w centrum podwórka, zaprasza wszystkich tam, żeby przyszli i też została tam namiastka tego warzywniaka, jaki tam był, w końcu tego mamy też. Mamy też jabłoń, na której rosną bardzo smaczne jabłka i też może w przyszłości jakiś projekt wymyślimy coś z tym, żeby właśnie ziarenka tych jablek zasiać i żeby ludzie, żeby z tym się podzielić. Prowadzą Państwo jakąś ewidencję? Wiele osób się przywija w ciągu roku przez pałacyk? Tak, poprzez mamy księgę pamiątkową, to ludzie tam się wpisują i to w tym roku policzyłam, ale też nie wszyscy tam też się wpisują. Czasami nie zaznaczymy grupa, ile ma osób, to, ale tak prowizorycznie to za przeszły rok to zwiedziło nas ponad 600 osób. Młodzież i młodzież dzieci też przychodzą. I dzieci, i młodzież, i grupy tak z Litwy, tu przeważnie z Wileńszczyzny, ale też i z litewskiej narodowości przychodzą i wiele, wiele tu takich ciekawych rzeczy też właśnie dzieje się. W muzeum mamy też wydrukowane te myśli księdza prałata, są takie do wylosowania, także no, też taki czasami poprzez te myśli ksiądz prałat prowadzi dialog między tymi, którzy przychodzą i zwiedzają i czasami bardzo trafnie wyciągają. I tak dla przykładu powiem, że na przykład była taka grupa, taki pan naukowiec historii i był ze swoją mamą, która recytowała pana Tadeusza po polsku i oni wyciągnęli, znaczy kiedy wylosowali tą myśl, to były takie słowa: należy rozróżniać między politykierami a prawdziwymi Litwinami. Od prawdziwych Litwinów nigdy nie doznałem żadnej przykrości, a wręcz przeciwnie, dużo dobrego. Czyli ten naukowiec był Litwinem?
Tak, tak. I on, i ta mama jego była Litwinką. Tylko, że mówię, że ona recytowała pana Tadeusza po polsku. No ona jemu tam trochę tłumaczyła ten właśnie te słowa, bo ja jeszcze wtedy nie miałam w języku litewskim. Teraz już mam te myśli w języku litewskim, przetłumaczyłam. Tak sobie słucham pani kierownik i myślę, że to nie jest muzeum w Myszagole, nie jest statyczną placówką, to jest rozwijająca się placówka. Nie, to nie jest... Mają państwo na sobie jakieś nowe pomysły, bo na przykład chyba zwiększa się też liczba eksponatów w muzeum. Znacznie to się nie zwiększa, dlatego że jedna, druga, jakiś tam obraz czy jakaś tam pamiątka rzecz no, dochodzi. Zdjęcia też wracają, także eksponatów to się nie zmniejsza, tylko że my, i nie jest to muzeum takie, no jakby takie tradycyjne muzeum, bo nam chodzi nie o to tylko jak ksiądz żył, ale żeby to czym żył, co przekazywał, żeby to w jakiś sposób miało miejsce, szło dalej, żeby to się w jakiś sposób realizowało. I wszystko co robimy, to no jakby w takim celu robimy wszystkie nasze przedsięwzięcia i nasze święta i tak dalej. I zasiewają państwo ziarenka wiary i czekają, aż zakiełkują. Tak, wiary i tego, żeby, no na przykład też jakby ta każdą rzecz, każdą jakieś święto, czy jakieś spotkanie, jak organizujemy, to zawsze bierzemy z tych myśli księdza prelata, z tych przemyśleń temat i wypełniamy to treściami. I w taki sposób no, te spotkania się odbywają. Na przykład też i te Józefinki, i też spotkania oplatkowe już tradycyjnie mają miejsce, bo no, Józefinki już od 14 roku, bo otwarte muzeum zostało w 2013 roku w czerwcu, a już w marcu następnego roku już były pierwsze te spotkania. Natomiast tym takim jednym z przesłań, jakie ksiądz prelat zostawił, to, żebyśmy się spotykali i znów jesteśmy w takiej dobie wirtualnych spotkań, natomiast ksiądz mówił, żeby ludzie nie zamykali się w swoich domach, żeby wychodzili do siebie, żeby mogli sobie zobaczyć w oczy, żeby mogli podać sobie rękę. I te nasze spotkania no, mają na celu. Bardzo dziękuję za przybycie, za rozmowę. Mamy nadzieję, że poradzą państwo sobie z tłumami zwiedzających po tym wywiadzie. No, serdecznie zapraszamy i jesteśmy do dyspozycji od środy do niedzieli. Także czekamy na każdego i myślę, że z tego co już wiem, ci, którzy tam przychodzą, nie będą zawiedzeni, że na pewno coś dla siebie znajdą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również słuchaczom. Beata Naniewicz, do usłyszenia. Rozmowa dnia.